w kraju odwiecznego pokoju. Tubylcy urenhaju, sojoci, szczycą się tym, że są prawdziwymi buddystami i roznosicielami idei świętego ramy i mądrego sakkamuni. Sojoci, odwieczni wrogowie wojny i przelawu krwi ludzkiej, przed wiekami woleli porzucić swą ojczyznę niż ustąpić żądaniom krwawego zdobywcy gengis marzącego o utworzeniu sojockich konnych oddziałów. Sojoci prawie wymarli, lecz na rękach pozostałych nie ma śladów krwi ludzkiej. Nieprzepartym wstrętem do wojny sojoci walczyli z duchem zniszczenia i mordu. Nawet bezwzględni, surowi gubernatorzy chińscy nie potrafili zastosować w Urianhaju swych krwawych praw, nieznających litości. Sojoci nie zmienili swych obyczajów i wtedy nawet, gdy szalejący Rosjanie, niszcząc własną ojczyznę, wnieśli do Urianhaju zarazem mordu i grabieży. Uchodzili ze swymi stadami, z dobytkiem i z rodzinami na południe do Tanu-Ola, dążąc do ziemi Nojanów, książąt, Sołdżaku i Kemczyku. Wschodnia droga tego uchodźstwa ciągnęła się doliną Biuret Ho. Codziennie więc spotykaliśmy rodziny sojockie, uciekające od partyzantów, konno i na wielbłądach, wiozące swój majątek na arbach, w nawiasie, dwukołowych, ciężkich wozach, które ciągnęły bawoły lub jaki. Na pastwiskach górskich pasły się przepędzone stada i tabuny koni. W miejscach nieuczęszczanych dotychczas znajdowaliśmy ślady sojockich biwaków. Szybko zdążaliśmy na wschód, jadąc ścieżką wijącą się brzegami Biuret Ho, i po dwóch dniach zaczęliśmy się wspinać na szczyty wysokiego łańcucha górskiego, oddzielającego dolinę Biuret Ho od rzeki Hargi, pozostawiając w tyle sojotów, powoli Dążących ze stadami i arbami. Przejście przez te góry było bardzo strome i obfitowało w leżące na ścieżce olbrzymie modrzewie i w bagna. Co w bardzo przykry sposób przeszkadzało naszemu posuwaniu się naprzód. Nieraz musieliśmy w ciągu kilku godzin jechać staczającymi się w przepaść ławicami kamiennymi. Pośród olbrzymich głazów. Przeniesionych niegdyś przez lodowce, które tu przed tysiącami lat topniały. Kilkakrotnie podczas przejść przez takie moreny, myśleliśmy, że konie nam padną od znużenia. Nasza ścieżka biegła niekiedy samym brzegiem przepaści, a spod nóg końskich zrywały się i pełzły na dół potoki piasków ruchomych i drobnych kamieni. Jadąc przez jedną z takich stromych gór, składającą się z pokładów ruchomego piasku, byliśmy zmuszeni zejść z koni i biec około dwóch kilometrów, prowadząc konie za uzdy. Chwilami, gdy biegliśmy po piasku, wyczuwaliśmy, jak ziemia całą swoją masą szybko spełzała w przepaść. Nogi aż do kolan grzęzły w piasku i dość było jednego nieostrożnego ruchu, Jednego nieobmyślanego kroku, aby ten piasek, dążąc w dół, porwał nas i rzucił w przepaść. Taki los spotkał jednego z naszych koni ciężarowych, który zbyt głęboko ugrzązł w piasku i nie mógł już walczyć z jego ruchem i lawirować. Ławica runęła wraz z nieszczęśliwym koniem w przepaść. Usłyszeliśmy trzask łamanych drzew a po chwili z zakrętu ścieżki dostrzegliśmy zdruzgotane ciało konia, przebitego na wskroś pniem cienkiej brzozy. Biała kora drzewa była zbroczona krwią, a pod niem leżały wnętrzności konia. Z wielkim trudem udało się nam dotrzeć na dno przepaści, by zdjąć z niego siodło i worki z pożywieniem. Nieco dalej stanęła i nie mogła już iść jedna ze szkap ciężarowych, która towarzyszyła nam od rosyjskiej granicy Urienhaju. Nie pomogły krzyki i bicie. Koń stał ponury i drżący. Zdjęliśmy z niego siodło i ciężary. Stał jeszcze kilkanaście minut, a później się położył. Właśnie na ten czas zbliżyli się do nas jacyś sojoci. Bardzo uważnie, zbadawszy i zmacawszy nogi, grzbiet i głowę konia zawyrokowali. Ten koń już nigdy dalej nie pójdzie. Mózg wysechł mu od znużenia. Rozstaliśmy się z naszym starym towarzyszem niebezpiecznej podróży. Z wysokiej góry jeszcze raz go ujrzeliśmy. Wydał się nam czarną, nieruchomą plamą na brunatnej trawie, przyprószonej śniegiem. Leżał tam, w pozycji, w jakiej go zostawiliśmy. Nocą wilki pewno przerwały nic jego smutnego życia, gdyż mnóstwo śladów tych drapieżników widzieliśmy wszędzie na śniegu i na błotach. Wieczorem wjechaliśmy na bardzo malownicze płaskowzgórze, porosłe wspaniałym lasem odrzewiowym, przypominającym park angielski. Wkrótce spostrzegliśmy na niewysokim pagórku kilka sojockich jurt, pokrytych koron. Co świadczyło, że trafiliśmy na koczewisko myśliwych. Przez spiczaste wierzchołki Jurt wznosił się dym. Po chwili, kilku sojotów ze strzelbami w rękach wybiegło z Jurt i skierowało się ku nam. Podniesionymi głosami zaczęli nas objaśniać, że miejscowy książę Nojon Sołdzakul rozkazał nikogo nie wpuszczać w granice swych posiadłości. Ponieważ wiedział, że mogą przyjść źli ludzie, którzy zabijają i rabują. Powracajcie tam, skąd przybyliście, radził nam stary Sojot, z trwogą patrząc na mnie. O wykonaniu tej rady nie mogło być nawet mowy. Choćby z tego powodu, że dojść tam, skąd przyszliśmy, było absolutnie niemożliwe. A co najważniejsze, Dlatego, że szliśmy na wschód i musieliśmy tam dojść. Przerwałem w ten sposób rozkazującą sprzeczkę, która wynikła pomiędzy Sojotami a rosyjskimi oficerami z powodu zarządzenia Nojona i zapytałem, wskazując na dolinę przeciętą niebieską wstęgą zamarzniętej rzeki, jak się nazywa ta rzeka? Oj, Nal, odpowiedział stary Sojot. Tu się zaczynają posiadłości Nojona-Soldjaku i na przeciwległy brzeg zakazano nam przepuszczać obcych. Rozumiem, odparłem spokojnie, lecz spodziewałem się, że prawo gościnności jest u Sojotów w poszanowaniu, a więc pozwólcie nam rozgrzać się i pożywić w Waszych jurtach, przy Waszych ogniskach. Prosimy, prosimy! zawołali Sojoci. I poprowadzili nas ku swym jurtom. W drodze zdążyłem poczęstować starego sojota papierosem, a innemu ofiarowałem pudełko z kilku zapałkami. Wszyscy szliśmy kupą i tylko jeden sojot, opierając się na strzelbie, z trudem wchodził na pagórek i co chwila przestawał, wycierając twarz rękawem kożucha. Chory? Zapytałem. Ta... Ze smutkiem w głosie odparł stary. To mój syn, Ereksem. Już mija tydzień, jak płynie mu krew z nosa. Osłab do szczętu. Zatrzymałem się i zawołałem młodego sojota. Rozepnij kożuch, rozkazałem. Obnasz pierś i szyję, a twarzą zwróć się do nieba. Chory natychmiast spełnił rozkaz. Ja zaś nacisnąłem na wielkie naczynie szyi i po kilku minutach powiedziałem: Krew zatrzymała się i więcej nie będzie ci płynęła. Idź do jurty i połóż się. Krwotok z nosa często można zatomować w taki sposób, lecz magiczne działanie moich palców wywarło olbrzymie wrażenie na sojotach. Talama, talama! Wielki lekarz. Zawołał stary sojot, nisko schylając przede mną głowę. W jurcie wyjodynowałem nos mego pacjenta i wtedy dopiero przystąpiłem do picia herbaty. Stary gospodarz uporczywie milczał, myśląc nad czymś ważnym. Wreszcie odszedł na bok i długo naradzał się z resztą sojotu. Gdy powrócił, zwrócił się do mnie z następującymi słowami: Żona nojona. Chora na oczy, myślę, że Noyon rad będzie wielkiemu lekarzowi, a chyba mnie nie ukaże. Przecież rozkaz nie puszczać złych ludzi, a dobrych chyba można. Nie zdradzając swej radości z powodu takiego rozumowania, odrzekłem chłodno. Uczynisz, jak zechcesz, ja umiem dobrze leczyć oczy, lecz skoro nie wolno przekroczyć ojny. Pojadę z powrotem. Nie, 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 nie! Z przerażeniem zawołał Sojot. Ja sam was poprowadzę do Nojona. Ta lama, ta lama. Usiadł przy ognisku, koło którego krzątała się młoda, o czerwonej twarzy Sojotka. Zapalił długą fajkę. Zrobił dwa pociągnięcia i otarłszy cybuch rękawem podał mnie. Przyjąłem cybuch. Jeszcze raz wytarłem go i udałem, że palę. Z kolei stary Sojot poczęstował fajką wszystkich moich towarzyszy, otrzymawszy w zamian od każdego z nas papieros, trochę tytoniu fajkowego i zapałki. Przyjacielski stosunek nawiązywał się szybko. Wkrótce do Jurty napakowało się tylu Sojotów, mężczyzn, kobiet i dzieci oraz psów, że nie można było się poruszać. Zjawił się jakiś krótko ostrzyżony i ogolony lama, ubrany w szeroki płaszcz karmazynowy z różańcem, owiniętym dookoła prawej ręki. Jego ubranie i wygląd wyróżniały go pośród tłumu brudnych sojotów z warkoczami i w wojełokowych czapkach, upiększonych ogonami wiewiórek. Lama był bardzo grzeczny dla nas, lecz spoglądał łapczywie na nasze złote obrączki ślubne i na zegarki. Postanowiłem skorzystać z tej cechy skromnego kapłana Buddy. Poczęstowawszy go herbatą z sucharami, nawiązałem rozmowę o dobrych koniach sojockich, zaznaczywszy, że potrzebuję nabyć jednego. Kupcie ode mnie! Mam dobrego konia, nazywa się toruch! rzekł lama. Tu, na ojnie, wszyscy go znają, lecz uprzedzam, że pieniędzy nie wezmę. Zamienić się zaś mogę. Zaczął się targ i trwał długo. Wreszcie nabyłem bardzo dobrego i mocnego gniadego konia sojockiego i młodego kozła, oddawszy lamię, złotą obrączkę, nieprzemakalne palto i skórzaną torbę. Tu, na ojnie po raz pierwszy spróbowaliśmy prawdziwej azjatyckiej kuchni, oczywiście z barana. Przywleczono tłustego barana i w mgnieniu oka Sojoci już go piekli na węglach. Gotowali w dużej misie żelaznej. Z wnętrzności przyrządzali jakąś polewkę, w której gotowały się na poczekaniu zrobione kiełbasy z flaków i tłuszczu. Po sutej kolacji i bardzo zimnym noclegu, nazajutrz po południu ruszyliśmy dalej, prowadzeni przez starego sojota. Droga biegła doliną rzeki Ojny. Stary opowiedział nam, że ta dolina łączyła się na wschodzie z olbrzymią doliną świętego i tajemniczego jeziora Teri Nur. Droga była łatwa do jazdy, a mimo to wkrótce przekonaliśmy się, że wierzchowiec mego towarzysza i mój, a także jeszcze trzy konie z oddziału, w najlepszym razie dojdą tylko do siedziby Nojona, gdzie znów nas będzie oczekiwała przykra procedura nabywania świeżych. Zaczęliśmy spotykać stada i tabuny. Coraz częściej widzieliśmy grupy jurt sojockich. Miejscowość była gęsto zaludniona, gdyż wszędzie spotykaliśmy doskonałe pastwiska, jak w dolinach, tak też i na górskich płaszczyznach. Zbliżaliśmy się do siedziby księcia Soldzaku. Przewodnik pojechał naprzód, aby uprzedzić Nojona o naszym przybyciu. Chociaż stary był przekonany, że Nojon ucieszy się z przybycia, ta łamy. Jednak na jego twarzy malowały się niepokój i trwoga, gdyż wiedział, że za każde przekroczenie rozkazu księcia mógł dostać dużą porcję kijów bambusowych. Po paru godzinach, dążąc drogą wskazaną przez naszego przewodnika, zobaczyliśmy wielkie granatowe jurty z żółtymi i niebieskimi flagami powiewającymi nad niemi. Domyśliliśmy się, że przed nami jest koczownicza stolica nojona księstwa soldżaku. Spotkaliśmy pastucha, pędzącego spore stado ogromnych jaków. Ci mieszkańcy tajemniczych gór Tybetu, ponuro, niedowierzająco i złowrogo spozierający, rozstępowali się przed nami. Były to olbrzymy z pasami długich, jak grzywa, włosów na bokach, ze wspaniałymi końskimi ogonami. I długimi, ostrymi rogami, zawsze groźnie nastawionymi. Wkrótce z krzaków wynurzył się nasz sojot. Twarz jego promieniała radością. Wymachując rękami, wołał: Nojon prosi talamę, aby był gościem jego i zaprasza wszystkich jego przyjaciół do swoich jurt. Nojon bardzo się ucieszył. Musiałem pomyśleć o dyplomacji. Gdy podjechaliśmy do dużej granatowej jurty księcia, spotkało nas dwóch urzędników z kitami pawich piór na szpiczastych czapkach mongolskich, które w niewyjaśniony sposób trzymają się tak mocno na okrągłych czaszkach tubylców. Urzędnicy z uniżonymi ukłonami prosili cudzoziemskiego Nojona, wielkiego lekarza, aby wszedł do jurty Nojona. Władcy, soldżaku i opiekuna Darhat Ula. Razem z towarzyszem, agronomem weszliśmy do księcia. Był to mały, wychudły i wyschły staruszek, krótko ostrzyżony i gładko wygolony. Miał na głowie bogatą czapkę bobrową ze spiczastym żółtym jedwabnym wierzchem, na którego szczycie była czerwona gałka, oznaczająca wysoki stopień w biurokracji chińsko-mongolskiej. Od tej gałki poziomo zwieszała się wspaniała kita z długich piór pawich. Książę był w ogromnych okularach chińskich w czarnej oprawie rogowej. Siedział nieruchomo i poważnie na niskiej czerwonej sofie i powoli przebierał palcami paciorki różańca. Książę Solżaku był lamą i jednocześnie hutuchtą przeorem klasztoru w pobliżu Terinura. Gdy weszliśmy, Nojon łaskawie nas powitał, kazał podać dla nas niskie taburety, posadziwszy nas twarzami do ognia palącego się w brązowym piecyku. Księżna była przystojna, o cerze białej, niezwykłej jak u kobiet mongolskich i z długimi warkoczami. Częstowała nas herbatą, ciastkami chińskimi i sojockim, suchym i twardym jak kamień serem. Zjawiły się tradycyjne fajki gościnności, lecz sam książę Lama nie palił. Przyjął ode mnie moją fajkę, podtrzymał ją w ręku i zwrócił wraz ze swoją tabakierką w formie kosztownego flakonu z zielonego nefrytu, z wyrzeźbionym na nim smokiem chińskim. Gdy pierwsza etykieta była skończona, zapanowało milczenie. Czekaliśmy na odezwanie się księcia Nojona. Poważnym głosem zadał kilka zwykłych pytań: Czy pomyślnie podróżujemy? Jak zdrowie jeźdźców, koni? I wreszcie, otrzymawszy odpowiedź, zapytał o nasze dalsze zamiary. Opowiedziałem mu o wszystkim z całą szczerością i prosiłem o okazanie nam gościnności, tak potrzebnej dla wypoczynku ludzi i koni. Nojon obiecał nam swoją opiekę i natychmiast rozkazał postawić dla nas cztery jurty. Słyszałem, rzekł, że cudzoziemski Nojon jest znakomitym lekarzem. Umiem leczyć niektóre choroby, odrzekłem, i mam ze sobą trochę lekarstw, lecz nie jestem lekarzem, tylko uczonym w zakresie innych nauk. Nojon jednak tego nie mógł zrozumieć. Leczę, a więc jestem lekarzem. Moja żona zaczął znowu już od kilku miesięcy jest chora na oczy. Niech ta lama poradzi na tę dolegliwość. Obiecałem uczynić wszystko, co będzie w mojej mocy, i prosiłem księżnę o pokazanie mi chorych oczu. Stwierdziłem zwykłe zapalenie błony śluzowej powiek, którego dostała od ogólnego brudu i od dymu ogniska w jurcie, od czego nie są wolni nawet udzielni książęta sojotów. Po rozkulbaczeniu koni przystąpiłem do czynności eskulapa. Starannie przemyłem gnojące się oczy wodą z mydłem i z kwasem bornym, a później wpuściłem trochę kropli cynkowych, poradziwszy leżeć kilka minut z zamkniętymi oczami i z zimnym okładem na powiekach. Obiecałem wieczorem wstąpić i powtórzyć leczenie. Proszę talamę, bardzo proszę wyleczyć mię, zwróciła się do mnie księżna z gorącą prośbą w głosie. Niech Talama nie porzuca nas aż wyleczy. Damy baranów, mleka, mąki, ile dla was wszystkich potrzeba, tylko niech Talama wyleczy. Teraz często płaczę, miałam prześliczne oczy i mój mąż Nojon zawsze powtarzał, że one płoną jak gwiazdy na niebie. Teraz stały się czerwone, ja tego nie przeżyję. Przy tych słowach księżna bardzo mile tupnęła nóżką. A później kokieteryjnie przez łzy uśmiechnęła się do mnie i zapytała: Wyleczy, tak? Charakter i postanowienie pięknej kobiety wszędzie są jednakowe. Czy to w wesołej Warszawie, czy na nowojorskim Broadwayu, czy na brzegach Tamizy, czy w Paryżu, czy też w dzikim, chmurami spowitym tanału Ołu, w wojłokowej jurcie piękności sojockiej, księżnej Soldżaku i Darhat Ua.” Będę się starał. Będę się bardzo starał, inni, władczyni. Zapewniał świeżo upieczony okulista. Popasaliśmy tu na brzegu zimnej, szalonej hargi dziesięć dni, otoczeni dowodami gościnności i przyjaźni rodziny książęcej. Oczy księżnej, które swoim blaskiem zwiodły przed ośmiu laty z drogi celibatu już mocno podstarzałego nojona lamę. Przestały się gnoić, znikła czerwoność, znikł stan zapalny i nieprzyjemny ostry ból. Inny nie posiadała się z radości i nie wypuszczała z rąk zwierciadła, w zachwycie się sobie przyglądając. Nojon podarował mi pięć dobrych koni, dziesięć baranów i duży worek mąki, z której natychmiast napiekliśmy sucharów. Mój towarzysz agronom dał mu za to nowy, pięćset rublowy banknot rosyjski. Ode mnie zaś książę dostał niewielki kawałek rodzimego złota, znalezionego w łożysku małej rzeczki, i kieszonkowy rewolwer z dziesięcioma nabojami. Cała rodzina i urzędnicy księcia odprowadzili nas do Kurę, klasztoru, położonego o 15 kilometrów od koczowiska władcy-sądżaku. Prowadził nas sojot, wysłany przez Nojona z rozkazem konwojowania nas aż do Kosogołu. Nie zatrzymaliśmy się w kurę, lecz około Duguna chińskiej osady handlowej. Chińscy kupcy patrząc na nas z podełba, zaczęli nastręcać różne towary, szczególnie kusząc nas okrągłymi, glinianymi wanhonami karawki z Mojgołą, słodką chińską wódką anerzową. Nie mieliśmy ani srebra w kawałkach ani chińskich, kałgańskich dolarów papierowych, więc ze smutkiem spoglądaliśmy na apetyczne łanchony. Nojon jednak rozkazał dać nam pięć butelek i zapisać je na swój rachunek osobisty. Później, podczas wieczorów zimowych, nieraz wspominaliśmy bardzo wdzięcznie starego Nojona, racząc się słodką wódką z gorącą herbatą. I trzeba przyznać, że nikt z oddziału nie był obojętny dla sympatycznych wanchonów które starannie owijano w szmaty i w suchą trawę, żeby się nie stłukły w naszych workach skórzanych. Niech nie oburzają się moraliści i przeciwnicy alkoholu. Nadużycia alkoholu nie było. Pomyśleć tylko, pięć wanchonów i osiemnaście zdrowych, bezdennych gardzieli. Oprócz tego mróz od minus 15 do minus dwudziestu stopni. I 14 godzin dziennie wsiądnę. Lecz dość usprawiedliwień, gdyż widzą, że moraliści już się uspokoili i nie oburzają się wcale. Tajemnice, cuda i potyczka. Tegoż dnia wieczorem jechaliśmy brzegami dużego świętego jeziora Teri Nur. Jezioro zamarzło tylko przy brzegach i mogliśmy obserwować je w całej okazałości. Jest to wielka powierzchnia żółtej, mętnej wody. W kilku miejscach niedaleko brzegów rosły niewysokie trzciny, już brunatne, połamane przez mroźne wiatry. Po środku jeziora wynurzała się z wody wysepka, znikająca corocznie. Na niej rosło kilka już padających drzew, a wśród nich można było dostrzec jakieś stare ruiny baszt i murów z gliny zwykłej budowli chińskiej. Przewodnik opowiedział nam, że przed 75, tak 100 laty Terinur nie było. Na równinie zaś leżała silna forteca chińska. Jakiś święty lama, zauczynioną mu przez komendanta chińskiego krzywdę, wyklął fortecę i załogę, przepowiedziawszy jej prędką i straszną zgubę. Zaraz na zajutrz ze wszystkich studni lunały potoki wody. Zburzyły mury i budynki. Załoga chińska zginęła bez śladu i tylko czasem fale wzburzonego jeziora wyrzucają na brzegi stare czaszki i kości ludzkie. Jezioro powiększa się co rok, podchodząc coraz to bliżej do okalających je gór. Po godzinie ominęliśmy od wschodu Terinur i jezioro znikło za lasem. Droga nie była ciężka. Lecz przewodnik uprzedzał, że czekają nas miejscowości bardzo trudne do przebycia. Doszliśmy do nich po dwóch dniach. Przed nami był gęsty las rozpościerający się na górze, pokrytej grubą warstwą śniegu. Za tą górą, w promieniach zachodzącego słońca, piętrzyły się majestatyczne szczyty, pokryte wiecznym śniegiem, z których w różnych miejscach wznosiły się nagie, bezbarwne skały. Były to wschodnie, najwyższe odnogi tannu-ołu. Zatrzymaliśmy się na nocleg pod lasem i o świcie zaczęliśmy przedzierać się przez gęsty ból. Do południa prowadził nas sojot przez las, robiąc ogromne kręte zygzaki, gdyż wszędzie drogę tamowały niezliczone głębokie wąwozy przysypane śniegiem, wysokie ściany z leżących drzew lub też zwały kamieni i skał. Które stoczyły się z góry. Namordowawszy się w ciągu kilku godzin, nieoczekiwanie powróciliśmy na miejsce naszego noclegu. Nie było wątpliwości, że przewodnik zabłądził i zupełnie stracił drogę. Na jego twarzy malowało się paniczne przerażenie. Złe duchy Starego Lasu nie puszczają nas, szeptał drżącymi wargami. Zły to znak. Lepiej powracać na hargę do Nojona. Krzyknąłem na niego gniewnie i Sojot znowu prowadził nas, choć stracił wszelką nadzieję odszukania ścieżki przez stanu ołu, nie robiąc nawet żadnych w tym kierunku wysiłków. Na szczęście, jeden z moich ludzi, myśliwy Urian Hajski, zauważył nacięcia na drzewach. Były to znaki wskazujące ścieżkę ukrytą pod głębokim śniegiem. Brnąc śniegiem, przeszliśmy ten las złych duchów. Przecięliśmy inny, mniejszy, składający się z czarnych, gołych, spalonych modrzewi i zatrzymaliśmy się o zachodzie słońca w niewielkim geiku, tuż u podnóża tanu ołów. Wkrótce zapadł zmrok. Jednocześnie zaś zerwał się wicher i niósł ze sobą chmury śniegu, zasłaniając białą płachtą cały widnokrąg w okamgnieniu nasz obóz był zasypany głębokim śniegiem. Konie stały jak białe widma, nie odgrzebywały trawy spod śniegu i nie chciały odchodzić od ogniska. Wiatr szarpał im grzywy i ogony. W szczelinach i wąwozach górskich wicher huczał, gwizdał i jęczał. Chwilami zdawało się, że setki głosów smutnych śpiewają jakąś pieśń złowrogą, pełną grozy. Z daleka dochodziły nas odgłosy ponurego wycia z grai wilku. Już większa część oddziału pokładła się koło ogniska, gdy zbliżył się do mnie przewodnik i rzekł: No, Jonie, pójdźmy do obo. Chcę ci coś pokazać. Poszliśmy. Na samym początku stromej ścieżki leżała kupa dużych kamieni ze złożonym na nich bezładnie stosem suchych gałęzi. Obo. Jest lamiackim znakiem świętym, który mnisi lamowie układają w niebezpiecznych miejscach. Obo to ołtarz na cześć złych demonów, władców tych miejsc niebezpiecznych. Przejeżdżający Mongołowie i Sojoci składają tu swe skromne ofiary, błagalne lub dziękczynne, wieszając na gałęziach obo, szmaty, kosmyki włosów wyrwanych z końskiej grzywy, lub chatyki, to jest długie pasma niebieskiej jedwabnej materii, które dają w prezencie osobom duchowym lub starszyźnie. Czasem stawiają miseczki z prosem, lub bobem, lub solą. Spójrz! szepnął Sojot. atyków nie ma. Wiatr zerwał i uniósł jedwabne szmaty i przewrócił miseczki z ofiarami. Demony są gniewne, nie puszczą nas, nie ułatwią nam drogi przez stanu ołu. Sojot nagle schwycił mnie za rękę i błagającym głosem poprosił: Powróćmy, Nojonie, powróćmy. Demony nie chcą użyczyć nam drogi przez swe góry. Nikt tu nigdy w zimie nie przechodzi. Już dwadzieścia lat gniewają się demony, i każdy śmiałek, myśliwy lub pastuch, usiłujący przejść tę drogę, ginął. Demony posyłały na niego śnieżną zamieć i mrozy. Widzisz? Wszystko to już się zaczęło. Dość ludzkich kości leży na tych strasznych szczytach i nikt nie powrócił do swej jurty. Wracajmy wszyscy do naszego księcia, u którego doczekamy się ciepłych dni wiosny i wtedy... Nie słuchałem dalej tchórza i poszedłem z powrotem do ogniska. Ledwie widocznego przez śnieg mknący z szaloną szybkością. W obawie możliwej ucieczki przewodnika kazałem wystawić wartę na noc, i bacznie na niego uważać. W nocy obudził mnie wartownik oficer i rzekł: Może być, że ja się mylę, lecz zdaje mi się, słyszałem huk strzała karabinowego. Cóż mogłem na to powiedzieć? Może gdzieś tacy jak my, podróżni, dawali sygnał zbłądzonym towarzyszom, lub może oficer się pomylił. Przyjąwszy zawystrzał łoskot padających brył śniegu i lodu. Zasnąłem od razu. Przyśnił mi się bardzo wyraźnie dziwny krajobraz. Zobaczyłem nieskończenie długą płaszczyznę śnieżną, przez którą brnął czarny wąż jeźdźców. Poznałem nasze konie ciężarowe. Poznałem kałmuk na zabawnym czarnym koniu, wielkie białe plamy i zgrabnym pyskiem. Widziałem, jak zaczęliśmy spuszczać się z góry na dolinę, oblani jaskrawym światłem słońca później nastała noc i zobaczyłem niewielki gaik z płonącym ogniskiem na jego skraju a przy ognisku moich ludzi i konie wyraźnie słyszałem szum niezamarzniętego potoku i na śniegu leżącym na jego brzegach ujrzałem krwawordzawe plamy naraz ogień wybuchnął wysokim płomieniem drgnąłem i obudziłem się poczynał się świt Obudziłem swój oddział i kazałem śpieszyć się z herbatą i skulbaczeniem koni. Zamieć wzmagała się coraz bardziej. Śnieg bił w oczy ze straszną siłą, pokrywając wszelkie ślady ścieżki. Mróz stał się tęższy. Nareszcie wsiedliśmy na konie. Na czele oddziału jechał Sojot, szukający na próżno oznak drogi. Przewodnik coraz częściej zatrzymywał się bezradnie i z przerażeniem rozglądał się dookoła. Wpadliśmy do głębokich wyrw ukrytych pod śniegiem wśród skał. Wspinaliśmy się na wysokie stosy kamieni. Wreszcie Sojot zawrócił konia i zbliżył się do mnie. – Nie chcę tu zginąć i dalej nie pojadę! – zawołał gwałtownym, zrozpaczonym głosem. Pierwszym moim odruchem była chęć cięcia tego tchórza na hajem. Przecież byliśmy tak blisko Mongolii, tej ziemi obiecanej dla nas… Przez którą mogliśmy już spokojnie zdążać do celu, i raptem jakiś sojot sprzeciwia się mojej woli. Wydał mi się on największym wrogiem, lecz się pohamowałem i nie uderzyłem przewodnika. W głowie mi błysnęła myśl zupełnie dzika, fantastyczna. Słuchaj, zwróciłem się do sojota, mówiąc spokojnym, lecz bardzo stanowczym głosem: Jeżeli zawrócisz konia i będziesz usiłował stąd odjechać lub uciec, dostaniesz kulą w kark i zginiesz nie na szczytach Tanu Ołu, gdzie zginęli odważni, ale tu, na jego schodach, jak pies tchórzliwy. Uważaj teraz, co ci będzie mówił Talama, któremu wielki Burhan, Bóg, dał moc patrzenia w przyszłość. Wszystko będzie dobrze i nic nam nie grozi. Gdy staniemy na szczytach Tanu Ołu, Wicher się uspokoi i nie zobaczymy więcej zamieci śnieżnej. Gdy będziemy brnęli przez śniegi po płaszczyźnie, która jest tam na wierzchołkach, będzie nam słońce świeciło. Zatrzymamy się po tamtej stronie grzbietu, w małym lesie modrzewiowym, pod którym płynie niezamarzający potok z czerwonymi plamami rdzawej wody na brzegu pokryty śniegiem. Tam się będzie paliło nasze ognisko i tam spędzimy noc spostrzegłem, że Sojot zaczął dygotać ze strachu. No i on już przebył tę drogę? Szeptał. Już zna płaszczyznę darcha Uła, która leży na tych szczytach? Nie. Odparłem. Nigdy nie byłem w waszych górach, lecz tej nocy bogowie wasi nawiedzili mnie i pokazali mi drogę. Wiem, że nic nam nie przeszkodzi przejść szczęśliwie przez stanu Ołu. Już prowadzę, już was prowadzę! zawołał sojot i uderzywszy konia, szybko wyjechał na czoło oddziału, prowadząc nas ostrym grzbietem skalnym, wijącym się aż do szczytów, gdzie leżała śnieżna płaszczyzna. Gdy się znaleźliśmy na wąskim gzymsie skalnym, wiszącym nad głęboką doliną, przewodnik gwałtownie wstrzymał konia i zaczął uważnie oglądać śnieg i kamienie. Po chwili podniósł się na strzemionach i zawołał – Dziś w nocy tą ścieżką przeszło dużo podkutych koni. Tu po śniegu ciągną się rzemień na haja. To nie Sojot jechał! Nie mieliśmy czasu na przypuszczenia i domysły, gdyż w tej chwili rozległa się salwa karabinowa, po której jeden z moich oficerów krzyknął, chwycił się za ramię i padł, nie drgnąwszy nawet. A jeden z koni ciężarowych dostał kulą za uchem. Natychmiast, zeskoczywszy z siodeł, schowaliśmy się za kamieniami i zaczęliśmy uważnie badać położenie. Od sąsiedniego szczytu oddzielał nas bardzo głęboki wąwóz mający około 1200 kroków szerokości. Na przeciwległym skraju wąwozu spostrzegliśmy ze 30 jeźdźców, którzy zeskoczyli z siodeł i rozpoczynali żywe ostrzeliwanie nas w tej niedogodnej pozycji. Ukrywając się za skałami i w dołach, poczęliśmy odpowiadać. Celujcie do koni! zakomenderował jeden ze starszych oficerów, pułkownik Ostrowski. Rozkazałem przewodnikowi i tatarowi położyć nasze konie na śniegu za skałami, aby nie służyły za cel przeciwnikom. Wykonali rozkaz bardzo umiejętnie i szybko. Od naszych strzałów padło po przeciwnej stronie sześć koni a kilka zostało poważnie ranionych, gdyż rwały się, skakały i padały, wznosząc duże zamieszanie. Kałm celnym strzałem wpakował kulę w łeb jakiegoś śmiałka, który, wystawiwszy głowę nad kamień, coś krzyczał i wygrażał pięściami. Zabity padł twarzą naprzód i szybko stoczył się do wąwozu. Czerwoni żołnierze ze wściekłością klęli nas i zasypywali coraz gęstszymi salwami. Nagle zauważyłem, że nasz przewodnik wyprowadza trzy konie, wskakuje na siodło, a za nim jak cienie mkną tatarzyn i kałmuk. Już zamierzałem się do uciekającego sojota, lecz uspokoiłem się, spostrzegwszy pościg naszych wschodnich przyjaciół. Ci nas nie opuszczą, pomyślałem sobie. Bolszewicy zaczęli wściekle ostrzeliwać jeźdźców, lecz ci, przypadłszy do karków końskich, pomknęli. I wkrótce zniknęli za zakrętem grzbietu. Długo trwała strzelanina, i nie wiedziałem, co mam czynić dalej. Strzelaliśmy rzadko, oszczędzając nabojów, lecz bądź co bądź traciliśmy nasze zapasy. Nagle spostrzegłem na śniegu, wyżej od pozycji bolszewików, dwa punkty czarne. Bardzo wolno posuwały się one w stronę naszych wrogów i wkrótce znikły za ostrymi kamieniami. Wiszącymi tuż nad strzelającymi do nas sowieckimi bandytami. Niebawem z poza tych skał wyłoniły się tajemnicze punkty, i wtedy nie miałem już wątpliwości, że były to głowy ludzkie. Za głowami zjawiły się i całe postacie, i wnet poznaliśmy tatarzyna i kałmuka. Podnieśli oni z rozmachem ręce do góry i cisnęli coś w dół. Z hukiem i łoskotem, setki razy powtórzonym przez echo w górach, wybuchnęły granaty. Po chwili nastąpił trzeci wybuch, a po nim przeraźliwe krzyki bolszewickich żołnierzy i bezładna strzelanina. Kilka koni, oszalałych z przerażenia, rzuciło się w wąwóz. Po kilku minutach czerwoni, ostrzelani przez nas, zaczęli zmykać w nieładzie i panice, starając się spuścić do wąwozu. Gdy już wszystko było skończone. Tatarzyn objaśnił mię, że nasz sojot zaproponował mu przeprowadzenie ludzi do przejścia, którym musieli byli przedostać się bolszewicy i napaść na nich z tyłu. Tatar wraz z Kałmukiem obmyślili plan takiego napadu na przeciwnika i cisnęli trzy granaty. Widocznie z wielkim powodzeniem. Opatrzywszy rannego oficera i przełożywszy wory z zabitego konia na inne, ruszyliśmy dalej, rozważając nowe położenie. Nie ulegało wątpliwości, że spotkany przez nas oddział czerwony szedł z Mongolii. To oznaczało, że tam już są czerwone wojska. Ile ich jest? W jakich punktach są ześrodkowane siły zbrojne bolszewiku? W jakim kierunku posuwają się oddziały wywiadowcze? Od prawidłowej odpowiedzi na te pytania zależało nasze życie. Dręczyła nas myśl, że Mongolia już nie jest ziemią obiecaną. Wymarzonym przez nas portem ocalenia. Jechaliśmy smutni i niespokojni. Tylko natura radowała nas. Wiatr ucichł. Znikła bez śladu wichura śnieżna. Słońce coraz to częściej wyglądało z za chmur. Szliśmy wysokim płaskowzgórzem. W wielu miejscach wiatr zmiótł śnieg, skupiwszy go w dołach i wąwozach w grube pokłady lub wysokie stosy. Brnąc przez nie, nasze konie straciły resztki sił. Zapadając się często w śnieg, aż po głowę. Szliśmy piechotą, kopiąc się w śniegu i ciągle dopomagając koniom. Wpadliśmy nieraz po szyję do dołów ukrytych w grubych warstwach śniegu. Ślizgaliśmy się na skałach, padaliśmy, lecz brnęliśmy uparcie i wytrwale dalej i dalej, tam, gdzie śnieżna płaszczyzna na tle szarego nieba nagle się urywała. Dopiero przed zachodem słońca doszliśmy do krańca płaskowzgórza i zaczęliśmy spuszczać się ze stromych południowych zboczy tanu ołu. Po dwóch godzinach zatrzymaliśmy się w niewielkim gaiku modrzewiowym, gdzie nocowaliśmy przy ognisku. Piliśmy herbatę z wielkiego, wartkiego, niezamarzniętego strumienia biegnącego wśród płaskich brzegów. I tu na śniegu Widzieliśmy duże plamy czerwonej, rdzawej wody. W wielu miejscach dojrzeliśmy też ślady czerwonego oddziału, który szedł był tą drogą. Wszystko, sama natura i nawet sojockie złe demony, Dartach, Uła, były po naszej stronie. Lecz nie odczuwaliśmy zadowolenia i spokoju, gdyż przed nami znowu była niepewność i groźna tajemnica losu. Które nie szczędził nam niebezpiecznych przygód i mąk moralnych. Rzeka Diabła. Po przejściu przez stanu ołu zaczęliśmy się posuwać naprzód bardzo szybko, dzięki temu, że równina mongolska w tej części kraju darachackiego zupełnie jest pozbawiona gór. Śpieszyliśmy się. Dokąd? Było to już dla nas obojętne. Aby tylko prędzej jakiś koniec, jakieś rozwiązanie niepewności nieustannie ciążącej nad nami. Na równinie pomiędzy Tanu Ołu a Kotliną Kosogołu śniegu prawie nie było. Wszędzie widniały cudowne pastwiska, które wprawiały w zachwyt mego agronoma. Na niewysokich pagórkach rosły młode gajki modrzewiowe. Często przejeżdżaliśmy przez wartkie rzeczki lecz były one płytkie i płynęły twardym łożyskiem. Na drugi dzień naszego pochodu po równinie darachackiej zaczęliśmy spotykać Mongołów, szybko pędzących stada w kierunku północno-zachodnim, w stronę Ogarkha Otrzymaliśmy też od nich wiele smutnych i zatrważających wieści. Kawaleria bolszewicka od strony gubernii irkuckiej weszła w granicę Mongolii. Czerwone oddziały zajęły już rosyjską osadę Khachtyl i na południowym brzegu jeziora Kosogą, skąd przeszły dalej o 100 km na południe i obozowały w kolonii rosyjskiej położonej około wielkiego buddyjskiego klasztoru Mureń Kner. Mongołowie zapewnili nas, że pomiędzy Khachtyłem a Mureń nie spotkamy luźnych oddziałów i znaczniejszych patroli bolszewickich. Po długich naradach postanowiliśmy przejść pomiędzy temi dwoma punktami i dążyć dalej na wschód, kierując się na klasztor Van Kure, gdzie podobno operował jakiś oddział antybolszewicki. Odprawiliśmy Sojota przewodnika i wysławszy naprzód trzech wywiadowców, ruszyliśmy, kierując się kompasem, ponieważ drogę łatwo było znaleźć, i przewodnik już był niepotrzebny. Z gór, które swoją południowo-zachodnią częścią zbliżały się do brzegu olbrzymiego jeziora Kosogą alpejskiego typu, mogliśmy zachwycać się wspaniałym krajobrazem. Jezioro, jak wielka szafirowa kropla lub drogocenny, wypukły szafir, leżało w ramię ciemnożółtych, jak stare złoto gór, przeciętych pasami czarnych lasów modrzewiowych. Nocą zbliżaliśmy się do Khatchełu, zajętego przez bolszewików. I zatrzymaliśmy się na brzegu wypływającej z jeziora głębokiej i nadzwyczaj bystrej rzeczki Jagi, czyli Egingo. Wyszukaliśmy pastucha Mongoła, który za ćwiartkę cegły herbaty podjął się przeprowadzić nas na przeciwległy brzeg niedawno zmarzłej rzeki. Wszędzie na brzegu spotykaliśmy obo, święte modrzewie, czyli hamtyty i nawet kaplice na cześć złych demonów. Co świadczyło o niebezpiecznej przeprawie. Dlaczego tu jest tyle obu? zapytałem Mongola. To rzeka diabła, niebezpieczna, zwodnicza rzeka odparł Mongo. Przed dwoma dniami pod lodem Jagi zginęła cała karawana. Utonęło pięciu ludzi, piętnaście koni i trzy wozy. Przyczailiśmy się w krzakach do pierwszych blasków świtu. Poczem rozpoczęliśmy przeprawę. Powierzchnia rzeki przypominała grube szkło. Śniegu na lodzie nie było wcale, gdyż doł stale silny wiatr od strony Kosogołu. Konie, ostrożnie stąpając po lodzie, ślizgały się i padały, wierzgały. Prowadziliśmy je za uzdy, drżąc na całym ciele i nisko spuściwszy łby, z naprężeniem wpatrywały się w lód i głośno chrapały. Gdym spojrzał na lód, zrozumiałem ich trwogę. Przez lodową taflę, nie grubszą na jedną stopę, wyraźnie dostrzegłem otchłań. Na dnie jej kamienie, wodorosty i wielkie ryby, śpiące w głębokich dołach dna. Woda była zupełnie przezroczysta. Głębokość rzeki sięgała 15 metrów. Rzeka mknęła pod lodem z jakąś wściekłą szybkością, wirując i wytwarzając długie pasma białej piany. Nagle wszystkie konie drgnęły i zatrzymały się jak wryte. Stanęliśmy i my. Nad rzeką huknął strzał armatni, po nim drugi i trzeci. Prędzej naprzód prędzej! Wołał wymachując rękami Mongoł, który był na czele oddziału. Znów rozległ się huk i trzask budzący jakąś niezrozumiałą trwogę. Coś się stało gdzieś bardzo blisko. Konie zaczęły się w strachu cofać, wyrywać z rąk i ciężko padać, uderzając łubami o lód. Prawie tuż pod moimi nogami, o dwie stopy na prawo, pękła powierzchnia lodu i szczelina jak wąż z trzaskiem złowrogim posunęła się dalej. Natychmiast buchnęła z niej woda i płynęła, pieniądz się i burząc. Prędzej, prędzej! wołał przewodnik. Z wielkim trudem udało nam się zmusić konie do przejścia przez szczelinę i ruszyć naprzód. Drżały i ociągały się, tylko straszliwe uderzenia na hajów zniewoliły je do zapomnienia o panicznym strachu przed nieznanym zjawiskiem żywiołowym. Gdyśmy dotarli do brzegu i zapuściwszy się w las, ruszyli dalej. Mongoł opowiedział nam, że jaga często, bez żadnej przyczyny, zrywa lody i oczyszcza. Wielkie przestrzenie swego prądu. Biada podróżnym, którzy w podobnej chwili przeprawiają się przez rzekę. Szalony prąd zawsze zimnej wody porwie ich i wtłoczy pod lód. Zdarza się też, że nagle pod nogami konia otwiera się szeroka szczelina, do której wpada nieszczęsne zwierzę, ginąc pod lodem, który śmiertelną obręczą na nowo, jak gdyby się zrasta, druzgocąc mu nogi. Tak szaleje tajemnicza rzeka Diabła, porywając ciągle nowe i nowe ofiary. Kotlina jeziora Kosogoł uwydatnia resztki procesów tektonicznych, jeszcze niezakończonych. Wyraźne ślady w formie law, bazaltów i trachitów można odnaleźć na brzegu zachodnim. Jednakże podziemne siły wulkaniczne jeszcze nie znikły i są czynne, podtrzymując kult Diabła. Na część którego mongołowie stawiają owe, obo i składają ofiary. W lesie wypoczęliśmy po ciężkiej przeprawie, napiliśmy się herbaty, poprawili siodła oraz worki na biednych naszych koniskach i ruszyliśmy dalej. Wkrótce wjechaliśmy w dolinę pokrytą niegłębokim śniegiem. Droga była łatwa, więc choć zapadł już zmrok. Wciąż jechaliśmy dalej, ponieważ nie można było znaleźć miejsca dogodnego do popasu, ani też drzewa na ognisko. Dopiero około dziewiątej godziny gdzieś daleko w stepie błysnął ogień. Ja, wraz z agronomem, pozostawiwszy w tyle cały oddział, skierowaliśmy się w tamtę stronę, w przypuszczeniu, że musi to być niezawodnie jakaś jurta mongolska, w której na tę noc urządzimy obóz. Przejechawszy galopem około dwóch kilometrów, rzeczywiście zobaczyliśmy grupę ubogich jurt pastuszy. Zdziwiło nas, że nikt nie wybiega na nasze spotkanie i że zwykła zgraja czarnych, złych psów dotąd nas nie otoczyła. Nie goni naszych koni, chwytając je za nogi i ogony i usiłując ściągnąć nas z siodła. Przecież widzieliśmy ogień z daleka, więc muszą tu być ludzie. Zeskoczyliśmy z koni i poszliśmy w stronę najbliższej jurty. Byliśmy o kilka kroków od niej, gdy odchyliła się płachta stanowiąca drzwi i z jurty wybiegło dwóch Rosjan. Jeden z nich z wielkiego rewolweru kolta dał do nas ognia. Lecz trafił w siodło zraniwszy w grzbiet mego konia. Położyłem go trupem ze swego małzera, zaś towarzysza drugiego, który uciekał w stronę niewielkiego wąwozu, w okamgnieniu dogonił agronom. Złapał za szyję, podniósł z ziemi, potrząsnął nim kilka razy i złamawszy mu w tej powietrznej podróży kręgosłup, zamaszyście cisnął o ziemię. Obejrzeliśmy trupy. Byli to żołnierze regularnych wojsk bolszewickich, gdyż w kieszeniach znaleźliśmy dokumenty szeregowców drugiego karnego oddziału wojsk wewnętrznej ochrony. Przenocowaliśmy w jurtach postawiwszy warty podwójne. Mieszkańcy tego koczowiska zapewne zbiegli przed żołnierzami, którzy zdążyli byli już dokonać rabunku, spakowawszy najcenniejsze rzeczy mągołów do worku, które znaleźliśmy pomiędzy jurtami. Rabusie widocznie mieli już odjechać, gdyż byli odziani do drogi. Konie ich stały już w wąwozie pośród niewysokich pagórków z wystającymi na ich zboczach skałami, w torbach przywiązanych do kulbak znaleźliśmy niewielki zapas herbaty, tytoniu i zapałek. Oprócz tego zdobyliśmy na rabusiach dwa karabiny i dwa doskonałe kolty ze sporą ilością naboju, a także dwa porządne konie z ręsztunkami. Gdy po paru dniach drogi zbliżyliśmy się do brzegi Uri, spotkaliśmy dwóch kozaków. Byli to szeregowcy z oddziału jakiegoś hetmana wataszki, sutunina który na własną rękę prowadził wojnę podjazdową z bolszewikami w dolinie dużej rzeki Selengi w północnej części Mongolii. Jechali oni z listem Hetmana do znanego na autaju wodza białych partyzantów, rotmistrza Kajgorodowa, słynnego z odwagi Tatarzyna. Kozacy opowiedzieli nam, że wzdłuż całej granicy rosyjsko-mongolskiej zauważono koncentrację wojsk sowieckich. Zamierzających rozpocząć poważniejsze operacje przeciwko białym oficerom ukrywającym się w mongolskich miastach Kobdo, Uankom, Uliasutaj, Van, Zain i Urga. Nadmienili też, że w niektórych z tych miast gubernatorzy chińscy pod wpływem ajentów bolszewickich aresztują Rosjan i cudzoziemców i wydają ich sowieckim władzom pogranicznym. Bardzo ważną wiadomością było to, że około Vancouver i Urgi w kierunku Kiachty, Mandżurii i chińskiego miasta Kauganu walczy z bolszewikami i z Chińczykami dywizja generała kozackiego barona Ungern von Stenberga i pułkownika Kaza Grandi. Baron odniósł porażkę od generała chińskiego dowodzącego załogą w Urdzie. I administracja chińska srożyła się i pastwiła nad Rosjanami w miastach, podejrzewając wszystkich cudzoziemców o stosunki z baronem Ungernem. Położenie się zmienia. Droga do Pacyfiku została dla nas zamknięta. O ile ja z moim starym towarzyszem podróży jako Polacy mogliśmy jeszcze spodziewać się przyzwoitego obejścia ze strony urzędników chińskich. To już w żadnym razie nie mogli oczekiwać tego oficerowie rosyjscy mego oddziału. Nie uważałem zaś za możliwe pozostawienie ich własnemu losowi, wobec tego postanowiłem szukać innych dróg wyjścia z ciężkiego położenia. Rozważywszy starannie sytuację, doszedłem do przekonania, że mamy przed sobą jedno tylko wyjście. Musimy ominąć miasta mongolskie z chińską administracją i załogami. Przeciąć Mongolię z północy na południe, przejść przez zachodnią część pustyni Gobi w obrębie posiadłości Hana, Jasaktu i plemion wewnętrznej Mongolii i możliwie szybko i niepostrzeżenie przebyć 100 kilometrów przez chińską prowincję Kansu i wejść do Tybetu. W tym kraju tajemniczym spodziewałem się spotkać konsulów angielskich i z ich pomocą dotrzeć do jednego z portów Oceanu Indyjskiego. Zupełnie wyraźnie przedstawiłem sobie i swoim towarzyszom trudności tej nieoczekiwanej wyprawy, lecz nie mieliśmy innego wyboru. Pozostawało albo uczynić tę ostatnią szaloną próbę, albo niechybnie zginąć z rąk sowieckich katów lub w więzieniu chińskim. Gdym wyłuszczył swoim ludziom obmyślony plan, nie tając przed nimi nowych niebezpieczeństw, trudów, oraz znacznej dozy szaleństwa, jaka cechowała mój projekt, wszyscy odpowiedzieli jednogłośnie, szybko i krótko: Niech pan prowadzi. My idziemy za panem. Na naszą korzyść przemawiała jedna okoliczność: mogliśmy nie obawiać się głodu, gdyż wojna, żywiąc wojnę, dawała nam spore zapasy herbaty, tytoniu, zapałek, koni, siodeł, broni, ubrania i obuwia zdobytych na wrogach. Dobrze, przestudiowawszy mapę Azji Centralnej, którą posiadał jeden z oficerów, nakreśliłem następujący plan naszej wyprawy. Od rzeki Ikro pójdziemy na południowy zachód, pozostawiając z prawej strony miasto Uliasutaj i kierując się na koczowisko Caganu. Przejdziemy posiadłość Hana Jasaktu i dotrzemy na grzbiet Boro. Tu dopiero będziemy mogli zatrzymać się na dłuższy popas dla wzmocnienia sił jeźdźców i koni. Następnym etapem byłaby wyprawa przez zachodnią część wewnętrznej Mongolii. Pustynię Małą Gobi, czyli Naron Kuchu Gobi, przejście przez grzbiet Kara, szybki pochód nocny przez Kansu, gdzie musielibyśmy ominąć z zachodu miasto chińskie Soochowu i po przekroczeniu wysokich szczytów Nań Szań wejść do Północnego Tybetu w granicach obwodu Kokonor. W kierunku źródeł rzeki Jance Kiang. Dalej już słabo wyobrażałem sobie położenie geograficzne, chociaż pamiętałem i sprawdziłem na naszej mapie, że grzbiety górskie na zachodzie od Jance oddzielają basen tej olbrzymiej rzeki chińskiej, od systemu rzeki brama w Burmie, gdzie naturalnie powinniśmy spotkać załogi i władze cywilne angielskie, o ile nie spotkalibyśmy ich na terenie Tybetu. W Anglii mam przyjaciół, znają mnie dziennikarze i niektórzy mężowie stanu, więc miałem pewną podstawę, aby spodziewać się gościnności i doraźnej pomocy w dalszej podróży do Europy. Lecz plan ten układałem na brzegu Iro, do której dochodziły odnogi gór Targabet Tajskich i Kosogołski. Anglicy zaś byli bardzo daleko za grzbietami Ałajszań za tajemniczym Tybetem wielkiego i trzykroć świętego Dalajlamy za murem świata za Himalajami